No, dzisiaj się wybieramy na Włodzidzką Górę, na której nie byliśmy. Jest tam punkt widokowy z wieżą. I co jeszcze? Aha, kamieniołomy i taki punkt widokowy przy krzyżu jeszcze. Zobaczymy, czy damy radę, bo jest pełno lodu. Jak widać, raki muszą być. O, bez raków ani róż. Fantastyczny wynalazek. No i co? Idziemy. Śniegu dużo, ale zobaczymy, czy się da. A tam, o, gdzie widać ten taki transformator, taki mały w oddali, jak pokazuje, jest wjazd do tunelu w Świerkach. I ten wjazd do tunelu w Świerkach jest obecnie, coś tam grzebią, remontują jakiś tor, remontują wiadukt, jest komunikacja zastępcza. Jechał pociąg, tak, on jechał do tego wiaduktu. Jeden tor. Ale tam jest ciekawe miejsce, bo tam jest jeden tor jest taki, że to jest jedyny tunel, w którym jest bocznica kolejowa zamurowana. Bocznicę widać, natomiast część tunelu jest tam zamurowana już w czasach powojennych. Dosyć tak ciekawie to wygląda. No i masę legend powstało na temat tego miejsca. Tam się też kiedyś wybierzemy i zrobimy z tego film, bo generalnie tam chodzimy, ale filmu stamtąd jeszcze nie mamy. Dobra, teraz pod górkę. No zejście bez raków, ci powiem, tutaj to jest samobójstwo. Muszę poszukać w literaturze, co wydobywano tutaj. Natomiast mogę dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że ze względu na to, że w okolicach miejscowości Świerki są kamieniołomy melafirytu, to prawdopodobnie także tutaj był także wydobywany melafiryt. Budowle dosyć duże, pokaźne, ładnie zachowane, jakieś sypy. Obejdziemy to dookoła, zobaczymy, zrobimy parę fotek, popatrzymy, jak to wygląda. Zwróćcie uwagę. Urbexowe miejsce. To fajne, nie? W środku lasu, na szczycie góry. Oglądamy, wejdziemy dalej, zobaczymy, jak to wygląda. Śnieg mocno zmrożony, ale głęboki. Takie rozpadliny troszeczkę. Ale chcemy pokazać jak najwięcej, czyli wejść tam, zobaczyć, jak to kiedyś funkcjonowało. Tam widać w oddali jeszcze inne komponenty. O, woda! Utopiłem się. Śnieg niby twardy, ale jednak obieg dosyć pokaźny. Można wejść. Można wejść. To idziemy. O! Skrzy wszystko. Miejsce do spania. Miejsce do spania? Poważnie? No pokaż to. Ła, jaka jama fajna. Z górą. Jaka fajna jama, zobaczcie. U góry to samo. Zobaczymy, jak tutaj to widać. O. No proszę. Fajna miejscówka. Przenocować na tym. Tak, dla survivalowców. Co tam dalej mamy? góry też są jakieś jeszcze elementy betonowe, także pójdziemy, zobaczymy. O, jest taki syp, ożebrowanie u góry, prawda? Tak to widać. Izę tam widzimy na końcu. Fajna konstrukcja. Podoba Ci się konstrukcja? Trzymaj kamerę. A ja tu muszę w jakiś sposób zejść. Nie? O, ale... o, tu jeszcze to. A to Iza powiedziała fajne miejsce kulturalowe. Ty Iza, chodź zobaczyć tutaj. Wygląda na syp taki. Tak. Tak. Zobaczcie, jak to widać. Wysoko jest. Przenocowałabyś tu? Nie? Wygląda jak schron. O, to następny jest. Ciekawe miejsce. Dobrze, wychodzimy, idziemy dalej. No z tej strony od góry też to fajnie wygląda. Ciekawe, jak oni tam zasypywali ten kamień, bo pewnie tu kruszarki jakieś stały. Musieli mieć wyrobiska u góry, na górze, no bo musieli jakoś tam wsypywać to, to jest dosyć wysokie. Idę się przejść tutaj, zobaczę. No jest jakaś, a te kijki na razie tu zostawię, żeby mieć wolną rękę. Nie wiem, czy tu nie ma sypu czasami, lepiej, żeby... Tak, uważać trzeba. Popatrzcie. Super miejsce. Klatkę założyć i zjeść. Eleganckie. Tak to widać z góry. Tak to widać z góry. No ciekawa budowla w środku lasu. A Iza, ja już widzę kamieniołom. Kamieniołom jest z tyłu za tobą. I faktycznie to jest chyba melafir. Tam. Tak wygląda. Tarasy takie, tak. Fajna budowla. No cóż, idziemy dalej. Cywilizacja. Powiem wam, że ładna wieża, zaraz wam pokażę. Mało tego, kibelek jest i to nie toj, tylko prawdziwy drewniany z umywalką. To mnie to troszkę dziwi. O, żeby nie było, stoi. A tak wygląda wieża na Włodyce. Trzeba ściągnąć te raki. Musimy ściągnąć, tak. dookoła. Obejdziemy. O, ale budynek. Ładnie zrobione. Niesie, ale zmieścić na dół nie było. Nie, podczas burzy przebywanie na wieży w jej okolicach jest bronione. Na tarasie widokowym jednocześnie może przebywać 10 osób. Co? Co? A nie wkopali ławek. Nowa inwestycja. Obejdziemy tego koło. Dobrze. Całkiem fajna, odrestaurowana wieża. Chyba tak, wiatr. Miejsce na ognisko jest. Gdyby nie te puchy. Prawda? No i co tam widać? Widać nasze Góry Sowie. Dokładnie tam, o, jak pokażę nieładnie palcem, widzimy Wielką Sowę, wieżę i nadajnik. Tutaj po lewo Małą Sowę, a rzeczka jest tu poniżej. Czyli mamy widok na Góry Sowie. No, idziemy zobaczyć. Trzymaj dystans. Trzymaj dystans. I tu, a nie. No, zrobili to dosyć, ci powiem, solidnie. Świat jest mały, gdzie nie pójdziesz, tam znajomi. Wszyscy cię znają. A teraz. No dobra. O, Dramina. Dramina. Schodki, tak. Ostra drabina. Kije samo bije. Jak one tu zostaną, raki zostawimy tutaj. Drapiesz się, kobieto? Nie. No, zobacz jakie widoki. Piękne. Jeszcze ten śnieg zalegający. A tam mamy po tamtej stronie Wielką Sowę, Małą Sowę. Tak, rzeczka na dole. O! I tam jest Śnieżka. Popatrzcie, ta biała czapa tam w oddali. Nie wiem, czy to kamera widzi, czy nie widzi. Pewnie widzi. Śnieżka ładnie wygląda. Tam dużo śniegu. O, mamy jeszcze następnych turystów. No to fajnie to zrobili. Znaczy ja wiem, czy jest nowa? Może. Albo po prostu jest odnowiona. Stało, może nie wybudowali od początku, tylko renowację zrobili taką bardzo, bardzo fajną. Krótko mówiąc, fajne miejsce na wycieczkę, fajna trasa. Ta rodzinka tamta w adidasach przyszła. No, nieprawdopodobne. Jak oni wyleźli po tym wodzie? Ale jak? Nie, kozaki nie byli. No babka miała kozaki, ale dziewczyna w adidasach. Ale ja mówię o tej rodzince, wiesz? Tak. O. I fajna ławeczka. Pod fajnym buczkiem. Wydziergane na drzewie kochamiolkę. Wydziergać coś ci na drzewie? No wydziergać. Bo scyzoryk mam. No jasne. Ci mogę wydziergać. Ładne miejsce. Ładna panorama. Jest krzyż. każdej górze jest krzyż albo kaplica. Ale strzeliniec cały. Gdzie? No nie da się, no przecież to jest karpa, kobieto. No chyba, że ze spadochronem. Chyba, że ze spadochronem tutaj na dół. No. Oni chyba tą półkę zrobili, wiesz, na tym. Tam też coś jest na dole. I tu się chyba na dół schodzi do kamieniołomów tamtędy, wiesz. No to idziemy, zobaczymy. Trafimy. Brat Google nam pomoże we wszystkim. Chyba, że i brat Google się pomyli. O! Piknik. Popatrz, no. Super. I ławeczki, i wszystko. Także turystyczne miejsce, naprawdę pierwsza liga. No popatrz, popatrz. Tego się nie spodziewałem. Czyli fizycznie można naprawdę przyjść z rodziną. Można sobie tutaj popiknikować. Ławki w tej chwili są zaśnieżone. Ale w lecie to jest bajka. Pierwsza liga. Super. Tak.